siema wszystkim. Tutaj odcinek 128 naszej serii Far Cry 6. Ja jestem... Przepraszam, ja jestem Kuba731 i zapraszam was do oglądania. No, moi drodzy, dzisiaj rozpoczynamy jakby wykonywanie już ostatnich misji w regionie LST. Bo za niedługo będziemy już kończyć wątek właśnie w LST. Jak widzicie, wszystkie rzeczy w LST, które mieliśmy do zrobienia, wszystko zrobiliśmy tutaj. No jeszcze oprócz tej akurat wyprawy pod tytułem Relikwii Triady mimo Abofiego, ale to akurat zrobimy już tak powiedzmy już po... No powiedzmy po ukończeniu wątku LST, grupy Legend 67 i La Mola, przepraszam bardzo, La Moral. Ale także zrobiliśmy wszystkie akurat misje, jakie tutaj... Nie no, wykonaliśmy już większość tych misji i jak dobrze się orientuję, zostały nam już dwa ostatnie misje dla... Dwie ostatnie misje w tym regionie. I właśnie podjeżdżamy tutaj do wykonania kolejnej misji fabularnej, gdzie mamy się spotkać właśnie z Jeleną. Tutaj ona się znajduje i tutaj mamy właśnie opis tej misji. Ta misja się oczywiście nazywa Wybrana broń od Jeleny Morales na 13 rangę i tutaj mamy, już zaobserwowałem tą misję i mamy tutaj właśnie opis. Spotkaj się z partyzantami w rafinerii La Jolla. Cokolwiek to jest, nad czym pracuje McKay w rafinerii La Jolla, musi być dla niego cenne. Ochrona i naukowcy siedzą tam przez całą dobę. Spotkaj się z oddziałem partyzantów i dowiedzmy się, co tam się właściwie dzieje. Porozmawiaj z Jeleną. Nagroda to 150 punktów doświadczenia. No i oczywiście mamy się ewidentnie włamać do tej całej rafinerii, no nie? Ale coś tak czuję, że my chyba w tej rafinerii już byliśmy, no nie? Ale tym razem będziemy tam, wyruszymy razem z Jeleną i z partyzantami z tej właśnie grupy La Moral. Więc przynajmniej mamy... No cóż, jakąś przewagę liczebną. Chociaż odrobinę. No i tutaj mamy Jelenę. O, i tutaj pozostałych partyzantów. You look well. What is PG-240X? Pisses me off about El Tigre and Honron. Fuck Castillo. Ten chyba partyzant już chyba nie żyje, co? Bo tak wygląda jakby... Ajajaj, to może już skończę ten temat. Dobra, tutaj są wszyscy partyzanci z La Moral, którzy są i nawet i jeden z banitów. Dobra. O! Tutaj chyba sprzątnęli jednego z właśnie żołnierzy. Jeden... Proszę bardzo, jeden punkt... Jeden punkt w tej firmie McKaya został przejęty. Dobrze. Okej, porozmawiajmy i zobaczymy, hey, o co tutaj chodzi. Over here. Dobrze, i co jest? No ja nie wierzę, ej! Ajajajajaj. No akurat nam przerwał ten żołnierz. A masz zdjęty, dobrze. Teraz porozmawiajmy właściwie z Jeleną. No, my idea. Dobra. According to McKay's files, one of the old refineries has engineers working overtime on something called PG-240X. PG-240 is the poison they spray on tobacco leaves in the west to make viviro. My guess is that PG-240X is what they dropped on us at the hotel. So we are going to fuck up McKay's operation by destroying that old refinery from the inside. I sent Lucky Mama and a small team to secure the perimeter. They are waiting for you. Oh. Once you get inside the place, talk me through what you see. We'll figure out how to get it offline. Mhm, czyli tutaj dołączy do nas jeszcze muśka szczęściara, dobrze. Ale chwila, czyli jak dobrze rozumiem, tutaj w tej rafinerii produkuje się PG-240X, czyli w pewnym sensie ulepszoną truciznę tym PG-240.
że tam produkuje się tą samą truciznę, czyli to jest po prostu ta sama trucizna, czyli PG-240, ta sama substancja, tylko że lekko zmodyfikowana. I tutaj Jelena podejrzewa, że to jest, że to właśnie tą nową trucizną właśnie załatwili El Tigre i Honrun tutaj, jak bombardowali ten hotel, w którym się znajdowaliśmy. Dobra. No to trzeba to sprawdzić oczywiście, co tam... Muy bien. Co tam... I'll tell the team you're on your way. Co tam Mackay tam chowa. I dobra, jeszcze jakieś uwagi? Need me to go over it again? There's no time. Dobra, to tyle. Dobrze. No to wyruszamy. Ajajaj, czyli tutaj nie... Czyli jeden partyzan niestety zginął podczas ataku na ten punkt. Mówię o tym właśnie partyzancie. Ale przy okazji reszta żołnierzy została już wytępiona. I dobra. Musimy się udać tam, czyli jednak do tej rafinerii, czyli po prostu do tego miejsca, w którym już byliśmy. Spotkaj się z partyzantami w rafinerii La Jolla. Dobrze. To wezmę ze sobą... To jeszcze wezmę ze sobą właściwie ten pojazd, żeby skrócić w ogóle tą podróż naszą. No i dobra, jedzie. Oczywiście niszczymy wszystko, co stoi nam na drodze. Ajajajajaj. Nie, serio. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. W tą stronę oczywiście. Mały wóz, abym musiał szykować się do walki. O, tak, yeah! I, oho. O, ma... Kurde, abym pojechał tam dalej, no nie? Jesteśmy już na miejscu. Przecieramy się. I dobra, tu zostawiam nasz samochód. I zobaczmy. Okej, musimy wejść tędy. Jesteśmy na miejscu. O, proszę. Looks like they secured the perimeter. Remember, you need to talk me through what you see in there. If I'm right, that place is important to the poison operation. No dobra. You could get real hurt. Yes. Rzućmy gaz kontuzyjny. Why? Do these kids not understand? Tutaj widzę ładunki wybuchowe. I co, wysadzamy je, tak? These are well as all glory. Looks like you guys don't need me. The people inside don't know. We took out everyone outside. I told them to go machetes only and then to wait for you. They did. These kids are fast learners. You're not wrong about that. The door is prepped with explosives. Let's get this party started. O, tak, zaczynamy. Chwila, jeszcze sprawdzę, czy mamy taką bardzo dobrą... A, użyjmy te zatrute pociski. Teraz najwyższe, żeby też wykorzystać tą truciznę, no nie? Bo jakoś jej nie używaliśmy, to czas najwyższy, żeby ją wykorzystać. I dobra. I wysadzamy! Czekamy. I do ataku! I'm seeing a lot of missiles in boxes. Ha! Anything else? Yeah. They're all marked with PG-240X. Get down to the basement. The blueprints say there's Mama. A ton of electrical work down there. Dobra, włam się do rafinerii. Dobrze. Już się włamaliśmy. Teraz musimy wejść tam do środka i... Ty, seryjnie tutaj jest takie prawdziwe laboratorium? Zobaczmy. What the fuck is that? Yelena! I'm here, Benny. You were right. Whoa. It looks like this is where McKay's people are making the chemical weapons. The bombs. Pinga, we have to fuck this shit up now. Connect me to any computer you see. I'll overload it. On it, Yelena. Czyli musimy... Ja nie mogę. Czyli faktycznie... Tutaj chyba Anton razem z McKayem wymyślili sobie jakby...
jakby nowy rodzaj. Chcieli tutaj razem stworzyć takie bomby atomowe, które by wypuściłyby na większy teren tą całą ulepszoną, zmodyfikowaną truciznę. Ajajaj, skakuj terminal kontrolny rafinerii. Okej, hakujemy. Ale miejmy nadzieję, że oni tego nie wykorzystują. Mam nadzieję, że tego nie wykorzystują. Nie wykorzystuj to do swoich celów. Can I go? No, Danny, you got some dials heading your way. Don't let them fuck with the connection. Stubborn motherfucker. Ajajajajaj. Gdy podleczmy się. Że oni tego nie wykorzystają na swoją. Do swoich celów. Właśnie, to chciałem powiedzieć. Aktywuj przełączniki sterowne ręcznie. Okej, przydałby mi się Amigos tutaj. Wezwijmy tutaj kogo? Okej, Cinciaruna wezwijmy, niech nam pomoże. Ajajajaj! Kurde, zaraz zginę! Szybko, Supremo! Wow! Get out! Dobra. I'm stuck in the control room. The building is filling with that poison. Fuck! Ja pierdzielę, teraz nas zamknęli. Łatwo ci tak umówić. Fuck that shit. Ja pierdzielę. I'm here. Kurde. Wow. Dobra, spadamy stąd. Na szczycie mamy śpieszną siara, nam pomogła. Ja nie mogę, okej, podleczmy się najlepiej i spadajmy stąd. Dobra, teraz. Okej, tędy. Nie, my stąd uciekliśmy. Okej, tutaj. Szybko, gazu, gazu! To zaraz za... niedługo ta cała fabryka, czy to całe laboratorium wybuchnie w powietrze. Oh man, I thought you were dead. This shit has been really entertaining to watch. Nie, seriously. Now if you don't mind, I'm gonna call out my boy Anton for more soldados, tak, because you Gorihas are really tak, starting to piss in my lemonade. Ajajajaj! Szybko, Dani, spadajmy stąd. W końcu świeże powietrze. Ajajajaja. Szybko. Ty, tutaj mamy przecież te... O, kłady. Dobra, bierzemy i spadamy. Szybko odpalaj! I wiejemy stąd! Szybko, 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 Dani! Opuszczamy tą rafinerię! I co, teraz będą nas ścigać, no nie? Oj, proszę bardzo! Operacja zaliczona!
Dodatkowo mamy na ogonie tych właśnie żołnierzy. Ahmad! Danny, I want you to know I had no idea the factory would blow up. And I couldn't risk that many of my guerrillas. You did what you had. If it ever comes down to sacrificing one versus many... If it makes you feel any better, Clara would have done the same thing. You're more alike than you think. Moving the back on? How about the fact that we just completely destroyed Castillo's ability to make chemical weapons? This is a huge blow to the regime. So they can't make any more of the bombs they dropped on us at the hotel. All that's left is what was made before. Always another target. If you don't mind, I'm just going to enjoy breathing for a moment. Ay, 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 ay. Danny, you're not going to believe it, but before we hit McKay at the port, I got a special request from Clara. And she's got a point. Didn't see that. We have an opportunity to do something bigger. If we destroy Castillo's oil reserves in LSD right now, it will choke his army of fuel across the island. I like the sound of that. Go hit the big red tanks all over La Jolla. Our guerrillas will help you. I sent them pics of what to target. Gracias, comadre. Okay, szybko, szybko, szybko! Podleczmy się jeszcze. Kurde, trzeba będzie zniszczyć swój... Ajajajajaj. Szybko, niszczymy. Ajajajaj, podleczmy się najpierw. Ale patrzcie, zniszcz zapasy paliwa Castillo. Silosy znajdują się we wschodniej La Jolla. Jelena wysłała mi zdjęcie, czego mam szukać. Okej, okay, czyli musimy teraz wysadzić tę całą rafinerię tej całej ropy. Raz na zawsze odciąć całą armię Antona od całego paliwa, które jest właśnie potrzebne temu całemu wojsku jemu, do całej armii. O, siema Cinczarun. Dobra, może najpierw przeczekajmy, aż znikną. Dobra, wchowajmy się tutaj w tych krzakach. I mamy właśnie odblokowaną właśnie misję pod tytułem deportacja. I uwaga, to już będzie taka ostatnia misja w LST. Tak, teraz mamy odblokowaną właśnie misję deportacja, która jest właśnie ostatnią misją w LST, wątków LST, gdzie po prostu w końcu zlikwiduje, gdzie w końcu... Pozbędziemy się całego, jakby to powiedzieć, całego McKaya. Tutaj mamy opis. Skończmy z McKayem i zamknijmy ten rozdział kolonializmu. Działalność McKaya Global mocno ucierpiała przez ataki partyzantów z La Moral i Libertad. Nadszedł czas na zmasowany atak na port i zakończenie raz na zawsze kolonializmu na naszej wyspie. Zniszcz zapasy paliwa Castillo. No i oczywiście to zrobimy. Czyli czas na zawsze odciąć właśnie armię Castillo z całej właśnie rafinerii paliwa, które tutaj mają. Czyli to będzie silny cios dla McKaya, plus dodatkowo bardzo też potężny cios w stronę też Antona. Lostem. Ale coś myślę, że on wykombinuje, jakby tutaj się też odegrać na nas. Więc co, Siriusy znajdują się we wschodniej La Jolla. Jelena wysłała mi zdjęcie, czego mam szukać. I to są właśnie te właśnie zbiorniki i czas, i chyba czas raz na zawsze zakończyć w końcu wątek w LST. Danny, people are shooting up the big fuel tanks near you. I copy. Dobra. I to jest właśnie, to są te zbiorniki. Dobra. Niszczymy. O kurde.
Dobra, jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj. Jestem ciekawy, jak teraz zniszczyć te właściwie zbiorniki. Albo po prostu one już i tak... Are you reading one of Castillo's speeches? I'm serious. My great-grandparents had a brutal life. They left one country to go to another and made something of themselves. They passed that wealth on to the next generation. My parents. They built on it. They gave it to me. So, you want me to move? Ha! Well, that would solve my immediate problems, but no, no. You can stay in Yara, but Castillo wants a change here. He does. I talk to him every day. He wants it as fast as you do. Sometimes it is better to swim with the current than to go against it. So I should just accept the arrests, the outcast system, the executions. Every modern country in the history of the world has dark days. Only difference now is that everybody can film it and stream it and try to get the world pissed off about it. Even in my country, Canada, go look up what they did to the indigenous folks and the fracking, Jesus Murphy. But hey, nobody is perfect. Talk all you want. You're nothing but a fucking invader. Ah, keep trying to be a badass. See where that gets you a couple generations from now. Think about what I said. No proszę, dodzwonił się do nas właśnie McKay, wyjaśniając nam... Flamer. Dawaj, Cinchiron, załatw ich. Jakby wyjaśniając, że to co robi... Kurde! Podleć się, Dani, podleć się! Kurde, czyli jednak niepotrzebnie tutaj opuściłem ten teren. Tutaj muszę tu te całe beczki wysadzić całkowicie. Kurde, nie. Wymieniamy amunicję na wybuchową bardziej. To się nam przyda. Zapasy, co nie? Chwila. To chyba o tutaj. O, tak! O to właśnie, chyba o to właśnie chodziło. Czyli muszę po prostu wysadzić całkowicie tą całą rafinerię. Dobrze. Chociaż, no, wiem, że całą rafinerię, tylko ja nie wiedziałem... Tylko ja nie wiedziałem w jaki właśnie sposób, ale chyba właśnie taki. Dobra, i jedziemy po kolejne zapasy po kolejne siloty do wysadzenia. Ale ciekawe... Ale jestem ciekawy, czy to, co mówił właściwie McKay, to było prawda? To było, że mówił na serio, czy to właściwie była kolejna manipulacja z jego strony? Ale już widać, że no, przy okazji dobre jest to, że nam pomagają ci właśnie wszyscy ci partyzanci, bo to by było nam utrudnione, gdybyśmy sami to zrobili. A przy okazji jak wykonamy tą deportację, to by oznaczało, że to jest właściwie ostatnia misja. Czy to jest właściwie ostatnia misja w regionie LS, te główna, co oznacza, że
naprawdę zbliżamy się do zakończenia tej... Przez powoli zbliżamy się już do zakończenia całej naszej przygody na Jarze. Szybko wejdźmy tutaj na górę. O tak! O nie, 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 nie! O! A już wiem! Muszę po prostu wstrzelać w te właśnie dziury. Te właśnie wysadzone dziury z tych silosów, żeby było nam. Żeby było mi łatwiej je wsadzić. No! Let's make that yucky pay for what. Dołączę do ataku na Port La Joya. Dobra. O no nie, no serio. Jeszcze helikoptery tutaj będą tutaj latać. Szybko. Podleczmy się. I dobra. Jedziemy. Do ostatniego już... Ostatniego? Czy bardziej... Nie, po prostu muszę się udać teraz do portu. Więc dobra, jedziemy. Czyli tutaj... A do pozostałych właśnie silosów do zniszczenia. Dołączę do ataku na port La Joya. Chwila. Do portu, tak? Chwileczkę... A to jest właśnie... A, to jest właśnie ten cały port La Joya. Dobrze. To najpierw tutaj podjedźmy, żeby zniszczyć pozostałe rafinerie. No. Żeby mieć już to z głowy, no nie? Ajajajajaj. Ale będą nam ale będą nam tutaj ciągle przeszkadzać, co? Aja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 j
O! A dobra, tutaj pojedziemy. Ale musi... Teraz możemy się szykować. Możemy teraz się szykować, że w tym odcinku zakończymy właściwie. No nie, nie, nie! Kurde, nie! Szybko, szybko, niech ktoś z naszych partyzantów nas uratuje. Ale, no, myślałem, że tutaj ta misja od Jeleny będzie jakaś taka dłuższa. Tu się okazuje, że była... Że była po prostu krótka. Raczej szybko ją skoczyłem. No to, to w tym materiale wykonamy już dwa... Raczej już ostatnie... Tom i już ostatnią właśnie... wykonaliśmy tą jedną i drugą, czyli ostatnią ostatnią misję wątków LST. Jak to tutaj właśnie mamy, byśmy już zakończyli w końcu ten wątek. Więc już... Chyba jesteśmy w czasie już jesteśmy w międzyczasie... Nie, już jesteśmy, jakby to powiedzieć, przy zakończeniu tej całej... tego całego wątku ostatniego regionu na Jarze. Ała!
Ja voy. Dobra. Chwila, czy po prostu mam od razu tam wyruszyć? Z tego portu? No dobra. Możemy w końcu... No dobra, niech będzie. Tylko jeszcze tutaj parę tych wszystkich rafinerii zniszczę. I za niedługo możemy wyruszać. Jeszcze tutaj mi zostało. Ale już nie mogę się doczekać. A, dobra, będę się ciągle powtarzał. Dobrze. Szybko rzućmy mięso. Podleczmy się, Dani, podlecz się. Wow! To my chyba wysadziliśmy całkowicie to Enfilo. Super. Dobra. No to możemy już kurde. Dobra, to możemy już ruszać w stronę tego całego portu, no nie? Więc gazu, Dani, gazu! Dobra, zostawimy ten kład. I został już nam tylko ostatni. Tak, musimy udać się w końcu do portu i zakończyć raz na za... i zniszczyć wszystkie silosy, jakie tutaj są. Shit! Kurde! Chwila. Wezwijmy broń. Dobra, wezwijmy nasz pojazd. Będzie szybciej. Dobra, dobra, stary. Wyskakuj z samochodu. Ten samochód mi będzie potrzebny. Jedziemy. Dawaj, dawaj. Czy ja pojechałem? Aja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 j. Okej, już niedaleko. Jeszcze kawałek i już tutaj widzimy, że partyzanci są już przy... że wszyscy są tutaj przy tym porcie. To teraz nasza kolej, żeby dołączyć. Więc jedziemy. I proszę bardzo. Dobra, skręcamy tam. Oczywiście zniszczyć te wszystkie silosy. Okay. You at the port? Co? As a matter of fact, I am. Sitting in my little fortified panic room. It's Russian made and impossible to open. And I'll just wait for Castillo's reinforcements. Great. I'll swing by and say hello. Look, backpack. If it's just you coming to see me, let's talk the situation over. I'll be unarmed. I will. Yeah. Okej, okay, niszczymy wszystkie zapasy, jakie tutaj są. Ostatnie zapasy paliwa od FND. I później musimy dorwać z tego całego Mackaya. Już wiem, dlaczego ta misja nazywa się deportacja. Chociaż wiadomo. O nie, nie! Ajajaj, no to pięknie. No nieźle, oby... Co jest, ej! Kurde. Szybko, Supremo! Ajajaj! No nie, no nie zacinaj mi się! Już o mały włos, już... Okej, wezwijmy Guapo. On nam pomoże, ale ja pierdzielę! Okej. Na fotel.
raczej do naszego działka. Jeszcze tutaj mamy. Szybko niszczymy, niszczymy. Dobra, udało się. Okej, no to jedziemy. O, sorry. Ajajajajaj. Kurde, chyba... Ajajaj, no... Kurde, podrzeć się, Dani, podrzeć się! Szybko postaw tutaj! Tutaj postaw to! Tak, gincie, gincie! Dobra, reanimujmy tego partyzanta! Szybko, szybko, stary! O nie! Nie, nie, kurde! No powiem wam tak, ta misja nie będzie należała do łatwych, czyli ta sama... Jak... Czyli w sumie nic dziwnego, bo to jest ostatnia. Okej, udało nam się. Forum... Daddy, I just know that he is hiding in the warehouse, in his office. Ta io de puta is mine. Chyba już wiemy, gdzie się znajduje to jego biuro. Na statku. Więc trzeba się tam już od razu dostać. No, no to szykujmy się. A nie, tutaj. Okej, nie zauważyłem. No to udajmy się tam. Kurde, całą amunicję wykorzystaliśmy. No to czas na zawsze sprzątnąć się MacKaya. Ajajajaj. Okej, tutaj. Ale jak teraz się tam dostać w ogóle? Tędy nie. Guys, 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 guys. The momentum is shifting. If you don't make a stand against the Korea, you're gonna lose. Let's go on. Fight for Castillo. O kurde! O kurde! Czołg! I ja nie mogę! Szybko! A masz! Paniaku! Okej, tutaj! Dobra, ci... Ale coś tak myślę, że tutaj... Okej, wchodzimy. To chyba była Klara, no nie? Okej, gdzie? O kurde. How's it going there, backpack? Listen, I'm running late, so. Mierda. O kurde. To pułapka. Okej, spadamy stąd! Statki handlowe. Yelena, Mickey wasn't there. The office was a fucking trap. Kunio, that intel came from a fucking traitor. If I know anything about foreign invaders, they have one idea in their head if they're losing. Mickey has to be on one of those ships. Okej, szybko wskakujemy, proszę, na skuterki. I mamy... Ajajaj. Yelena. To mamy... Co? Opuściłeś port zanim znalazłeś MacKaya. Co? O kurde, no to zawliczyłem fail. No to muszę jeszcze raz No to muszę jeszcze raz wykonać... Okej, spadamy stąd. Zatrzymaj stąd. Yelena! Mickey wasn't there. The office was a fucking trap. Kunio, that intel came from a fucking traitor. If
McKay has to be on one of those ships. You called it, Lucky. Trzymaj statki rafineriowe. Chyba jeden zatrzymałem. The Yankee was on that ship. He's a dead man. He wasn't. McKay's on the one farther out. Are you sure this time? Sorry, pal. You're gonna have to swim. I dopiero teraz musimy tam wyruszyć. She's on that ship and has a visual on him. I'm on my way. Gilberto, get on the line. Serio? Gilberto, co ty tu robisz na tym statku? U niego. Muszę dostać się na ten drugi statek. I have some good news. My little chameleon on the ship sabotaged the engine. She says there's a hole and some smoke coming from the hole. You can't miss it. You and your chameleons are fucking amazing. I know, but don't tell them that. Or else I may have to pay them more. Zniszczyć kadłub. I'll keep an eye out and shoot my way in. Good luck, honey. Okay, wjeżdżamy. If you can't see the hole. No to czas dorwać McKaya raz na zawsze. If you can't see the hole, look for the smoke. Got it. Dalej. Ajajajajaj. I made it! When you find McKay, make him suffer! Why are you soldiers even fighting anymore? Get the fuck out of here! La Morale, Libertad, whatever, the fucking guerrillas, they've clearly won! Oh, wow! O kurde! Dobra, użyjmy Supremo! Okej, użyjmy lepiej strzelby. Co? Ja nosiłem ciało? Serio? I... Dobra, nieważne. Okej, rzućmy tutaj granat precyzyjny, żebyśmy wiedzieli, gdzie... A tu mamy cwaniarę. Dobra. Jeszcze wyjmijmy. Proszę bardzo. Poczekajcie, ja zaraz do was wrócę, bo muszę coś akurat sprawdzić. Witam z powrotem. Dobra, musiałem akurat zrobić małą przerwę, bo zauważyłem, że zabrakło, naprawdę mi totalnie zabrakło, prawie mi zabrakło kilka gigabajtów do nagrania dalej tego materiału, dlatego musiałem zrobić, wstrzymać przerwę, bo musiałem przenieść pewne, powiedzmy, no, przenieść te inne takie, powiedzmy, rzeczy, które mi zajęły dużo miejsca na dysku. I teraz wracamy. I dobra, jesteśmy tutaj. Kurde! Szybko! Dajesz, dajesz, dajesz! There's some chemical weapons here! I think the other ship had more! And McKay? Don't see him! I will look up top! O kurde! Ja ani nie mogę! Strzeliłem prosto do tej broni! Chemicznej. Szybko, szybko. Gdzie jest ten cały McKay? You made a good effort out there, team, but it's over. Time's up. Come in second place in a civil war, it's not that bad. Make sure you take off the uniform and join the winning pewnie side before it's too late. Pewnie będzie na moście. I mean, who knows, you might be able to live your whole life and nobody will know you started on the wrong side of the więc... Aha, tutaj pozostali żołnierze, co nie? Załatwiony. We can win this! Keep firing! Załatwiony.
A tutaj chyba mamy... O nie, kurde, co ja zrobiłem? Chwila, to byli nasi sojusznicy? Ajajaj. A tutaj... Nie, nie mówcie... A tu gła popływa, dobrze. Okej. Dobra, czas zakończyć w końcu ten... I mean, seriously, it's been a good run, boys. Ten cały cyrk z udziałem Matkaja. Chodź tu i... Pokaż się, i tak to będzie twój koniec, stary. O kurde! Szukają ci siły specjalne Castillo. No niech mnie szukają. I wchodzimy. I załatwimy. I załatwmy tą sprawę raz na zawsze. Oh, right, Juan. Backpack's here. Danny, the situation has changed. I don't want to hear it right now, Juan. Si, he's a skin tag on a weasel's asshole. Well. But we just made a deal. McKay is offering us a fuck ton of cash if we let him go. We're talking real dinero, Danny. No way Clara's good with this. I'll deal with Clara. You and I both know the real war starts the first minute Castillo dies. And you can't win that fight without cash. Trust me. We've been doing pretty good with bullets. Leave him alone and head back to the port. I'm on my way there now. It's time to celebrate. We won! No proszę. Go on, backpack. Go join the fiesta back on the mainland. I'm sure they're gonna have a piñata set up and everything for you. I'm thinking. Ja. No patrzcie tylko na to, że Juan i McKay ewidentnie tutaj. Just like my grandmother always said, anyone with the price is a whore. Fucking asshole. Okay. Ja. No to tutaj mamy taką niespodziankę. Okazuje się, że tutaj McKay dodzwonił się i rozmawiał z Juanem Cortezem, a Juan poinformował nas poprzez telefon McKaya, że wszystko jest zgodnie z planem, czy jakoś tak, i żebyśmy też zostawili McKaya, no nie? Kurde. Czyli się tutaj okazuje, że w No oczywiście to chyba Clarze Garcia też się nie podoba, ale jednak Juan pogada z Clarą i tutaj się ewidentnie doszli do pewnej jakby takim, powiedzmy, do do takiej pewnej zgody pomiędzy nimi, że tutaj z tej rozmowy wynika to, że McKay przeznaczy partyzantom dużą część gotówki w zamian za to, żeby go zostawili w spokoju. No w sumie to też się tak zastanawiam, bo w końcu my przecież te wszystkie misje zrobiliśmy tak, żeby się pozbyć McKaya, a tu się okazuje, że tutaj McKay dogadał się z Juanem i mamy tutaj możliwość, żeby zostawić go, żeby odejść stąd. Don't kill me. I have children. Fuck, I can't even say it with a straight face. Zostaw McKaya w spokoju i wróć na wybrzeże. To jest akurat nasza misja, ale to jest nasz właśnie główny cel teraz, aktualny. FYI, your pesos are so worthless on the global exchanges right now. I'm basically buying my freedom for the cost of a double-double. No właśnie. Tutaj możemy po prostu opuścić ten statek i zostawić McKaya przy życiu, lub możemy go też załatwić, bo gdzieś tak wyczytałem w jednym z poradników, że mamy takie dwa możliwości. Albo możemy
możemy zostawić MacKaya lub także możemy go zlikwidować i mieć to, co mieliśmy właśnie na początku. No trochę tak dziwnie, że niszczyliśmy jego, jakby to powiedzieć, wszystkie jego interesy. Dopuściliśmy się naprawdę do zniszczenia, no powiedzmy, do niszczenia jego, jakby to powiedzieć, no interesów z tej ropy naftowej i z tej produkcji właśnie PG-240. A tutaj mamy możliwość i tutaj nagle, jak już jest na naszej muszce, to od razu mamy tutaj coś takiego, że mamy teraz po prostu opuścić i zostawić tego całego MacKaya przy życiu. Bo jest taki wybór, że możemy go załatwić i tyle. Ale skoro dogadał się akurat z Juanem, to... No cóż... To chyba wybiorę jednak, że zostawiamy go, bo w końcu... I promise, when you people take control of the government and want this swamp dick island to join the modern world, I'll be there to help. Seriously. Seriously, no hard feelings about killing your friends, right? A wiecie co? W sumie to się zastanawiam, czy tak zostawić go, czy po prostu wyruszyć tam dalej. I always win, bud. I'm a man who can afford the best lawyers in the world and pay off any police department, any level, any country. Seriously, I could murder my wife and my mistress on tape and I get away with it. And even if I did get arrested, I know an extraction team that can break me out of any prison. I'd fake my death, get top-notch plastic surgery, maybe some lipo, and I'd start up again as just another billionaire. Long story short, guys like me always get away because, well, we're smarter than you. We think on another level. I'm not going to apologize for being genetically superior to you people. With the you people again. I can't believe I'm not shooting you right now. A dobra, odejdźmy stąd, bo niech będzie, zostawimy go przy życiu i go nie zlikwidujemy. Niech będzie, niech przynajmniej jeden z ludzi Antona przeżyje. A raczej już były człowiek. Bo w końcu i tak ewidentnie i tak Anton przegra tą całą wojnę. Feliz día para siempre, Dani. Yelena. You want me to believe you can just float it away? Libertad deserves you. Let's hear it for Dani. No to uczcijmy to. W końcu zwycięstwo. We should say something. I've given enough speeches. Then I think it's only appropriate that I say something. You that had I your time, some. Lorenzo. Lucky. Today, for the first time in my life, I actually feel lucky. When I look into the eyes of your generation, I see the same fire, the same passion, the same hope I used to see in mine. Ja, ale... No niestety już mam tutaj spadek właśnie klatek na sekundę. We have the chance to create something new. It's your turn. Że tutaj mamy taką właśnie płynność tej sceny. Kurde. Ale nie, no poważnie. La Morale. Legends of 67. O proszę, jest Clara Garcia i Juan Cortez. Bienvenidos al este, Clara.
Welcome to Libertad. Gracias, but no. La moral's good on its own. Is that right? We'll help you kill Castillo, but we'll also keep an eye on Libertad. You want me to trust this wrinkled up abuelo to fix Ariara? No. We fight. We don't follow. I like this one. Ja pierdziele, jaki spadek klatek na sekundę. See you in Esperanza. I proszę bardzo. Dalej. I to będzie chyba na tyle. Ja pierdziele. No nie wierzę. No i jest inna i sam. Oj, proszę bardzo. La Moral i Legendy będą walczyć u boku Libertad. I oficjalnie... Oficjalnie można powiedzieć, że ukończyliśmy wszystkie wątki fabularne każdej grupy na całej Jarze i... O! No proszę, przenosimy się... I know there are many who speak of the old revolution of 67 like a dream. That these murderers were heroes. They will destroy your future. Just as they did my father's. When I look into your eyes, I see lions. Libertad. La Moral. Murderers of 67. These are lies. The truth? They are all known by the same name. Terrorista. I have a vision. To rebuild paradise. But these terroristas have made sure the cost of paradise will be blood. Let this be Yara's last revolution. Let us claim victory to the lions. Aj, aj, aj. To musiało ewidentnie Diego naprawdę zaboleć. Ale jak... Gonią. Wish you two were here. O, proszę bardzo. Mamy tutaj zdjęcie El Tigre. Tutaj na tutaj ewidentnie Dani powiedział, że właśnie to, co słyszeliśmy, że szkoda, że El Tigre i Honrun nie ma tutaj z nami, bo w końcu Udało nam się akurat wyzwolić właśnie LST, ostatni region na Jarze. I patrzcie, gdzie się znajdujemy. Jesteśmy tutaj, patrzcie, że... Co to? O kurde, patrzcie tutaj na to! Ty, na to czasopismo, ej! Widzicie to samo, co ja? Ja pierdzielę, na okładce tego czasopisma jest twarz Bajanmina, jednego z głównego antagonisty czwartej części Far Cry. Wow, jak mogłem to przekapić? W ogóle znajdujemy się właśnie w kryjówce La Moral, ale w tej pierwszej kryjówce La Moral, w której właśnie poznaliśmy Jelenę. Dobra. I teraz musimy opuścić sztab La Moral. Czyli tak, Legendy i La Moral dołączają do Libertad. Tak samo jak rodzina Montero i Maximus Matanza, czyli wszyscy. Where is this party at? Batter up. Chyba po imprezie, Dani. Ale oficjalnie zakończyliśmy... Wzrosła liczba żołnierzy. Tak?
O kurde. Ajajajajaj. O kurde, no to się tutaj już robi niebezpiecznie, no nie? No to ewidentnie Anton wojska tutaj na jarze, raczej żołnierz, no w sumie wojska się zwiększyły i teraz patrolują już większą część właśnie jary. Czyli Anton już się dowiedział, że stracił nie tylko admirał, ale także fundusze i paliwo dla swojej armii. I my oficjalnie można powiedzieć, że udało się. Oj, El Yangui Makkai. No w sumie on już ewidentnie uciekł z Jary. I chyba tutaj już więcej nie wróci, no wiadomo. No mogłem tak wybrać, czy zabić go, czy bardziej po prostu go oszczędzić. No ale no niech będzie dla Juanowi, że oszczędzimy go, skoro i tak da nam akurat kasę i chyba dał też nam część. No i oficjalnie można powiedzieć, że ukończyliśmy wszystkie wątki na całej jarze. Ukończyliśmy wątek tutaj w LST, w Madrugadzie, plus dodatkowo w Vale d'Oro. I możemy przypuszczać, że od razu możemy... Że możemy w końcu wyruszyć na rozpocząć już ostatnie misje w Far Cry 6, gdzie w końcu ostatnim celem, który nam został, jest sam główny antagonista, czyli Anton Castillo. Czyli tak, jak pozbyliśmy się jego bratanka, jego powiedzmy... powiedzmy jego minister kultury, czy bardziej kochankę, plus jego doktora Edgara Reyesa, czyli twórcę Viviro, plus dodatkowo jego admirała, czyli panią Benitez, która zarządzała wszystkimi wodami jarańskimi na granicy z Jarą, plus dodatkowo wyrzuciliśmy z Jary tego całego Makkaja, to czas na niego. Pozbyliśmy się jego wszystkich ludzi i czas raz na zawsze pozbyć się z głównego antagonisty, czyli jego samego. Dyktatora całej Jary, tej całej ogromnej wyspy. Czyli możemy oczekiwać, że już możemy rozpocząć dalsze odcinki, gdzie pozbędziemy się... Odcinki, gdzie akurat wykonamy już ostatnie misje w tej grze. No niesamowite, że już... Że po takim długim czasie w końcu możemy zacząć wyruszyć na sprzątnięcie, raczej na ostateczną konfrontację z Antonem. Ale to chyba zrobimy w dalszym odcinku, już taki w późniejszym odcinku, już bardziej w późniejszym odcinku. Pewnie ostatnim, ale zanim przejdziemy do takiej ostatecznej konfrontacji, to jeszcze sporo tutaj mam jeszcze do zrobienia. Ale no miejmy nadzieję, że niedługo wykonamy już ostatnie misje w tej grze. Okej, już mi się ten odcinek się wydłużył, więc tutaj z wami się pożegnam ze świętowaniem dla La Morale i Legend, że wyzwoliliśmy w końcu całą
powiedzmy wszystkie regiony spod wpływów właśnie Antona. Więc dobra, w tym momencie się z wami pożegnam. Może razem z naszymi... What the... wszystkimi jaranami przy imprezie, że La Morale zwyciężyło. Dobra, tutaj mamy La Morale i cóż, no to na razie. Widzimy się w następnych odcinkach z Far Cry'em 6. Komentował w nas Kuba 731 i jedziemy z fajerwerkami. Zwycięstwo dla La Morale i dla Legend i oczywiście dla Libertad. Na razie, spadam.